Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w kolejnym odcinku Duchowego Przewodnika. W naszym ostatnim spotkaniu poruszyliśmy kwestie związane z społeczną krucjatą miłości zaproponowaną przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziś możemy o nim powiedzieć błogosławiony. W dniu dzisiejszym poruszymy kwestie związane z pobożnością, a więc wracamy do tematów związanych z życiem duchowym. Dlatego już teraz wszystkich zapraszam do wspólnego oglądania. Jeżeli prowadzimy życie duchowe, to być może spotkaliśmy się już z takim określeniem, że ktoś o nas powiedział, że jesteśmy pobożni. Niekiedy jednak to słowo pobożność może mieć różne znaczenie. Za tym słowem może się kryć to, że ktoś myśli o nas, że jesteśmy bardzo blisko Pana Boga, ale niekiedy może być użyte w sensie negatywnym, kiedy ktoś o nas powie, że jesteśmy zbyt pobożni, że zbyt wiele czasu poświęcamy na Pana Boga kosztem naszych ludzkich relacji, nawet niekiedy je zaniedbując. Dlatego chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie spojrzeli na problem zdrowej pobożności, którą możemy budować w oparciu o zdrowe życie duchowe. Najpierw zastanówmy się, czym jest pobożność. Jeżeli chcemy powiedzieć, czym jest pobożność, to najpierw trzeba zaznaczyć, że pobożność jest łaską daną nam od Pana Boga. To właśnie Bóg chce, abyśmy z Nim spędzali nasz czas i tym będzie pobożność. Natomiast jeżeli pobożność staje się jakąś niezdrową cechą, to będzie polegało na tym, że będziemy zaniedbywać ważne obowiązki dnia codziennego kosztem właśnie modlitwy czy jakiegoś spotkania w kościele. I tutaj w życiu duchowym trzeba być ostrożny, aby właśnie w byciu pobożnym nie popełniać takich błędów. Zastanówmy się teraz nad pojęciem pobożności w ujęciu teologicznym. W języku teologicznym pobożność oznacza szczególną skłonność duszy ku Bogu, dzięki której poświęca się ona Jemu, oddaje się, wiąże się z Bogiem i ofiaruje na chwałę i służbę Bogu. I przez to możemy powiedzieć, że przez lata w Kościele wypracowaliśmy pewne znaczenie pobożności. W czasach starożytnych pobożność była określana jako zwrot ku Bogu z pokornym i religijnym uczuciem. Pokornym z powodu naszej własnej słabości, religijnym ze względu na ufność w boskim miłosierdziu. Święty Tomasz z Akwinu zarówno dokładnie, jak i przejrzyście ujmuje pobożność jako ochotną wolę spełniania wszystkiego, co należy do służby Bożej. I można powiedzieć, że jeszcze trzecim świętym, który porusza temat pobożności, jest m.in. święty Franciszek Salezy. Określa pobożność jako rodzaj miłości, dzięki której nie tylko czynimy dobrze, lecz robimy to troskliwie, często i ochoczo. Zastanówmy się teraz nad pobożnością w ujęciu duchowym. Pobożność podpada pod cnotę wewnętrzną. Można powiedzieć, że jest jej źródłem zawsze Bóg. To znaczy, to, że jesteśmy pobożni, nigdy pobożności nie możemy sobie przypisać jako jakiejś własnej zasługi. Pobożność jest łaską,
która została nam doświadczona przez Pana Boga i ona właśnie uzdalnia nas do wypełniania Jego woli. To właśnie sam Bóg działa na nas wewnętrznie przez łaskę, sprawiając, że z wielką gorliwością troszczymy się o sprawy Boże w życiu osobistym i społecznym. Jeżeli jesteśmy na drogach życia duchowego, to oczywiście cnota pobożności w naszym życiu będzie wzrastać. Jednak niekiedy będzie bywało tak, że naszą pobożność będziemy utożsamiali ze stanami nawet emocjonalnymi, które wówczas będą nam towarzyszyć. I tak, gdy będziemy doświadczali jakiejś wewnętrznej pociechy, wewnętrznej radości, będziemy mieli być może o sobie takie wrażenie, że jesteśmy blisko Pana Boga. Natomiast gdy przychodzi jakaś ciemność duchowa, gdy przychodzi jakieś wewnętrzne duchowe opuszczenie, gdy nie ma tych takich pozytywnych emocji, mamy wrażenie wówczas, że cała pobożność z naszego życia duchowego gdzieś zniknęła. W takich sytuacjach trzeba mieć świadomość tego, że jest to wrażenie mylne. Dlatego pobożność nigdy nie może być utożsamiana ze stanami emocjonalnymi. Zawsze emocje, jeżeli pojawiają się przy okazji aktów pobożnościowych, są tylko i wyłącznie dodatkiem. Dlatego zapamiętajmy, że pobożność, która sprawia, że wypełniamy wolę Bożą w codzienności, jest zawsze łaską Pana Boga, która znajduje się ponad emocjami. Moi drodzy, podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, warto zapamiętać, że pobożność jest zawsze łaską Pana Boga oraz warto zapamiętać to, że pobożność jest aktem naszej woli, która sprawia, że chcemy nasze życie przeżywać w łączności z Panem Bogiem. Również zapamiętajmy to, aby nie uzależniać naszej pobożności od emocji, które w trakcie różnych aktów religijnych nam towarzyszą. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za poświęcony czas, za oglądanie kolejnego materiału duchowego przewodnika. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście kanału Katolickiej Telewizji Serbinów, to również zapraszam do subskrybowania naszego kanału YouTube. Do zobaczenia już za tydzień.